IKEA proponuje mega dobre rozwiązanie dla całego świata. Żeby nie było tak, że są równi i równiejsi, uważam, że wszyscy powinniśmy stanąć w prawdzie, więc wszyscy na świecie, co do jednej osoby, powinniśmy być podsłuchiwani. Wyobraźcie sobie, jak to będzie wyglądało, kiedy wszyscy staniemy twarzą w twarz z prawdą. No bo przecież o to chodzi, żeby mówić prawdę. Jeżeli zapytam ciebie i ciebie, czyli wszystkich was, czy mówicie prawdę, oczywiście mówicie prawdę. Jeżeli zapytacie mnie, czy mówię prawdę, oczywiście, że mówię prawdę. Ale czy ją mówimy? Cześć, ja jestem Rudy, a to jest program nazywający się Nie wierzcie Rudemu, w którym to próbuję podsumować tydzień. Próbuję, bo nie zawsze mi wychodzi. Ale zacznijmy od tego, że to był wspaniały tydzień i nie zapomnę go nigdy, głównie dlatego, że to piękny okres maturalny. Matura zresztą nie przez przypadek jest nazywana egzaminem dojrzałości. Gratuluję wszystkim, którzy się przygotowali, bo to wtedy jest mniejszy stres, a i tak z was większość pewnie zda, więc nie ma co się martwić na zapas. Egzamin dojrzałości to piękna nazwa dla matury, szczególnie dla człowieka, który jako pierwszy i chyba najgłośniejszy przypadek został złapany na tym, że próbował wrzucić do sieci swój arkusz odpowiedzi. Dojrzałości to bardzo dobre słowo, podkreślę, bo ten gość został już złapany, unieważniono jego maturę, ponieważ wrzucił zdjęcie ze swoim PESEL-em. Słyszę oklaski. Przejdźmy jednak do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli do wątku, powiedziałbym, takiego jak z książek kryminalnych, a konkretnie do komisji śledczych. Trochę czasu nam jednak zabiera to, że dzieje się tyle w naszym rządzie, tyle się dzieje w naszym świecie, ponieważ w Polsce ostatnio mamy taki spory trend, bo jest dużo komisji. Jest pan świnią. Chciałem zwrócić uwagę, że świadek się oddala. Jedną z moich ulubionych jest oczywiście Komisja do Spraw Pegasusa, czyli narzędzia, które służby specjalne kupiły i podsłuchiwały tym osoby. I tu jest pytanie, dobre lub złe? To znaczy teoretycznie podsłuchiwano osoby złe i sprawą komisji jest ustalenie, czy robiono to legalnie, bo miano podsłuchiwać złodziei, morderców, przestępców, a możliwe, że tak nie było. To ustali komisja. Wydaje mi się, że to jest taki szczególny przypadek, jeśli chodzi o podsłuchiwanie, bo kilka dni temu też zresztą miała się odbyć narada naszego rządu gdzieś w Katowicach i tam odkryto narzędzie, które też mogło służyć do podsłuchiwania. Złośliwi mówią, że to był stary sprzęt audio, który tam stał, ale służby jakby miały sprzęt, który wykazał, że można było ich podsłuchiwać. W ogóle w życiu mamy naszym polskim nawet wiele afer podsłuchowych, bo i afera Rywina i sławetne siedzenie u Sowy. Ludzie ci zapierdali. No dużo rzeczy było związanych z podsłuchiwaniem. W Stanach to w ogóle przecież afera Watergate, no dużo rzeczy się działo ze względu na podsłuchy. Chociaż historie podsłuchów są dosyć zabawne, bo jeszcze w Niemczech podczas II wojny światowej nawet Niemcy wymyślili, że będą w podsłuchiwać ludzi, którzy pojawiają się w tym, przepraszam za słowo, excuse my French, miejscu przybytków, czy tam, nie wiem jak to się nazywa, klub taneczny, czy coś. I oni podsłuchiwali wszystkich dygnitarzy z całego świata. Jednym z nich był jakiś Węgier, który opykał, że o nich podsłuchują i założył kontrpodsłuch, więc Niemcy podsłuchiwali ludzi, a później MI6 podsłuchiwało tych Niemców, wszyscy razem się podsłuchiwali i takie podsłuchiwanie trwa do dzisiaj. To, czego się najbardziej boimy, to chyba to, że nasze telefony, które są najlepszym narzędziem podsłuchowym, mogą nas podsłuchiwać i pewnie wszyscy jesteśmy pewni, że to robią, bo te reklamy i sławetne gadanie o czymś przy telefonie, żeby później nam wyskakiwały reklamy, jednak się dzieje, no bo te urządzenia nas słuchają. Tak wygląda XXI wiek. Ale jeżeli chodzi o samego Pegasusa, możemy faktycznie myśleć, czy to było uczciwe, czy nie, czy to jest zasadne, żeby podsłuchiwać ludzi. Na pewno trzeba robić wszystko, żeby łapać przestępców, bo wszyscy podlegamy pod jedno prawo i ci przestępcy powinni być łapani. W jaki sposób, to już jest w zasadzie pewnie inna gadka na inny odcinek. Sama czynność podsłuchiwania i podglądania robi się niewygodna dopiero w momencie, kiedy mówimy o sobie, bo jeżeli sprawa dotyczy kogoś, czy przestępców, czy tam polityków, czy kogo tam podsłuchiwano, no to w sumie możemy być za albo przeciw, dobrze zrobili, źle zrobili, komisja śledcza ustali, sądy ustalą, jakoś to będzie. Ale jeżeli byśmy pomyśleli o tym, że ktoś podsłuchuje albo podgląda ciebie, twoją rodzinę, twoich bliskich, to już nie jest tak kolorowo. Kiedy ja nawet o tym pomyślę, to już nie do końca czuję się z tym okej, bo wszyscy, absolutnie wszyscy kłamiemy. Taka jest prawda. Każdy z nas kłamie, zresztą są wielkie badania prowadzone przez wielkie uniwersytety, że większość z nas zwyczajnie kłamie. Co więcej, obliczono, że w związkach w ogóle ludzie mniej więcej kłamią 50 razy tygodniowo. Od razu was pocieszę, bo to jest tak, że te małe kłamstwa najczęściej dotyczą nas samych i są takim koloryzowaniem, nie samym kłamaniem i to może działać dobrze na związek, ale nie o związkach tu mowa. Każdy z nas kłamie. Każdy z nas ma coś do ukrycia. Ja nie mówię o jakichś potwornych kłamstwach, ale lekki tuning sytuacji, lekkie, jak to ludzie nazywają, dyplomatyczne zachowanie, niestety powoduje, że ściemniamy.
I to jest dziwne. Dlatego ja proponuję mega dobre rozwiązanie dla całego świata. Żeby nie było tak, że są równi i równiejsi, uważam, że wszyscy powinniśmy stanąć w prawdzie, więc wszyscy na świecie, co do jednej osoby, powinniśmy być podsłuchiwani. Wyobraźcie sobie, jak to będzie wyglądało, kiedy wszyscy staniemy twarzą w twarz z prawdą. No bo przecież o to chodzi, żeby mówić prawdę. Jeżeli zapytam ciebie i ciebie, czyli wszystkich was, czy mówicie prawdę, oczywiście mówicie prawdę. Jeżeli zapytacie mnie, czy mówię prawdę, oczywiście, że mówię prawdę. Ale czy ją mówimy? Proponuję podsłuchiwanie wszystkich. Jeżeli wszyscy będziemy mieli świadomość, zresztą trochę jest tak, że są filmy i sztuki i książka, oczywiście dobrze się kłamie w dobrym towarzystwie, że ktoś może zajrzeć do naszego telefonu, zobaczyć, co piszemy innej osobie o innej osobie, to zobaczcie albo wyobraźcie sobie, jak inny będzie świat. To wszystko będzie wyglądało absolutnie zupełnie inaczej. No, zacznijmy od prostej politycznej rzeczy. Kampania wyborcza. Moją propozycją jest to, żeby prawda stała się takim sztandarem całego świata. Bo wyobraźcie sobie, że nikt nie może kłamać, że nikt nie może koloryzować, że wszyscy mówimy prawdę. I teraz, jak inaczej wyglądają kampanie wyborcze? Że wychodzą ci politycy, no i na przykład, nie wiem, któryś będzie musiał powiedzieć: słuchajcie, kochani, no ja to idę po hajs, w ogóle się na niczym nie znam, ale mam wujka. No ale jakoś poszło, nie? Rzecznik prasowy firmy. Tak, oszukiwaliśmy pracowników, OMDMMM. Przestępcy na sprawach sądowych. Choć w założeniu oni wszyscy mówią prawdę, wszyscy to wiemy, ale tam, tak, oszukałem, zresztą oszustwa dzisiaj jeszcze będzie. Tak, oszukałem, drodzy panie. Jak wygląda impreza rodzinna z prawdą, kiedy ciocia Marysia musi powiedzieć wujkowi Stefanowi, że naprawdę puścił bąka, że to jest impreza rodzinna, tak nie będzie. Że Marynia powie Frani, że te firanki są absolutnie do niczego. Oczywiście ona jej to powie i powie: one są przepiękne, Maryniu. Po czym odwróci się: ty, ale kiedy ona firanki kupiła. Tak to wygląda, że my trochę koloryzujemy. Imprezy rodzinne. Wyobraźcie sobie, jak będą wyglądały z prawdą albo w prawdzie randki. Kiedy ludzie będą musieli mówić taką solidną prawdę o sobie, typu o swojej przeszłości, typu o tym, co mają w planach, albo, uwaga, to najbardziej śliskie, na co mają teraz ochotę. Prawda by nas wszystkich może najpierw troszeczkę zabiła, ale myślę, że mogłaby nas wyzwolić. Byłoby to tragiczne wydarzenie, bo przecież jeżeli rzecznik prasowy firmy, która na przykład transportowej, która podnosi ceny biletów, bo oni chcą więcej zarabiać, przychodzi i mówi: drodzy państwo, podnosimy, bo musimy więcej zarabiać. Albo jeżeli nawet wyobrazimy sobie zwykłą rozmowę o pracę, no to obie osoby ściemniają. W sensie ta, znaczy ściemniają, koloryzują. Ta, która chce dostać pracę, opowiada, że ja to bym chciał i jestem super zdolny i pracowity i będę wszystko robił, a ta druga mówi: no to jest wspaniale, ciekawie, to nie jest tak, że u nas grzyb jest na suficie. Przecież to w ogóle wszyscy trochę koloryzujemy, ale ta jedyna prawda by nas wyzwoliła totalnie. No przecież wszyscy wiemy, że to by uratowało świat. No nie. Prawda jest taka, że nie powinniśmy nic w ogóle zmieniać, bo przecież nikt by tego nie przyjął. Wszyscy by zwariowali, a najgorzej, że nawet jeżeli uznalibyśmy, tak wygląda ten świat prawdopodobnie, że wszyscy jesteśmy podsłuchiwani, to znalazłaby się grupa, która by podsłuchiwać musiała, więc oni by byli niepodsłuchiwani, to nigdy nie będzie fair. Ale jeżeli nie wierzycie w to, co mówię, zagrajcie sobie w sławetny eksperyment i poproście swoją najbliższą osobę, żeby pokazywała wam wiadomości, które piszecie na social mediach. Albo na przykład wymieńcie się telefonami na chwilę, żeby sobie poczytać. Jeżeli myślicie, że to jest bełkot, naprawdę, poproście telefon, wymieńcie się z kimś, no i poczytać. Znaczy nie róbcie tego, bo to skończy tę przyjaźń w ogóle. W tym tygodniu doszło też do takiego smutnego wydarzenia. Mianowicie, no niestety nie wygramy Eurowizji, dlatego że Luna, nasza wspaniała reprezentantka, no odpadła w półfinale. O, widzowie jakoś tak, wiecie, no nie przekonali się. I szczerze mówiąc, no jest mi przykro. Tak zupełnie, że nie mamy jakiegoś super szczęścia, tę Eurowizję Junior nam do zera kładziemy. Nie mamy super szczęścia do Eurowizji. Wydaje mi się, albo szukałem takiego rozwiązania, które pomogłoby nam trochę ulepszyć ten cały system. Bo przecież lubimy, jak Polacy wygrywają. Zobaczcie Igę Świątek. Zobaczcie Jeremiego Sochana w NBA. W ogóle lubimy Robert Lewandowski. No wiecie, no lubimy, jak Polacy wygrywają, a poza tym jesteśmy fajnym narodem. Nie, niekoniecznie się lubimy wszyscy ze sobą, ale nie zmienia to faktu, że jesteśmy fajnym narodem i powinniśmy mieć, w zasadzie może nie powinniśmy, może powinniśmy mieć reprezentanta, który będzie śpiewał i żeby cały świat o nim słyszał. Ale jakoś tam to jakaś preselekcja, później głosy SMS-ów, to są zazwyczaj, albo w większości przypadków, osoby, które super śpiewają.
mają super show. Luna też w ogóle artyzm, w ogóle wiecie, miliony dolarów w ogóle, bóg, centki w ogóle ręcznie wycinanej, super. Ale może to nie o to chodzi. Ta Eurowizja w ogóle ma to do siebie, że to jest trochę taki element wesołości, nie? Że tam nie są śpiewacy operowi, tylko raczej jest kto zrobi większe show. I wydaje mi się, że czas najwyższy jakby zamknąć sprawę tego, że pojadą tam prawdziwi wokaliści, tylko żeby pojechali tam jeszcze lepsi wokaliści. Zastanówcie się, w waszej rodzinie lub wśród waszych znajomych na pewno jest chociaż jedna osoba, która naprawdę często śpiewa, ale wszyscy wiecie, że nie powinna. I ona zazwyczaj, kiedy łapie za mikrofon na karaoke, a jest już późno, robi spektakularne wrażenie. Oczywiście jest to kategoria guilty pleasure, ale no, nie wnikajmy w szczegóły. Każdy z was ma kogoś, kto śpiewa. Dlatego ja uważam, że powinniśmy po prostu lepiej wybierać kandydata. Oczywiście, można podejrzewać, że mam w tym pewien plan bekowości całej sytuacji, ale nigdy nie sprawdziliśmy, czy to przypadkiem nie zadziała na świecie. Bo jeżeli każdy z Polaków, każda rodzina mogłaby wybrać jednego kandydata, wujka Stefana, ciocię Pelagię, która przecież uwielbia śpiewać, no bo ona wiadomo, co pasterka ładuje wszystkie kolędy, sześć zwrotek Ludu mój ludu na Wielkanoc po prostu potrafi walnąć. I byśmy takich kandydatów wysuwali, każda rodzina w Polsce. I później oni przechodziliby selekcję SMS. To znaczy, wyobraźcie sobie, jeżeli każda rodzina, powiedzmy, mamy 600 kandydatów. Losowo wybrałem, może być 1000. I głosujemy SMS-ami, my Polacy, tylko my, na te 1000 osób, wybieramy stówę, no nie? Wybieramy stówę, no bo każdy będzie głosował, system SMS-owy działa, wszyscy zadowoleni, wybieramy 100 kandydatów. Przecież macie tam z 16 tysięcy 100 i nadal są to kozacy. Wujkowie, Mirek, który zawsze chciał być śpiewakiem i tam... Kojarzycie motyw, na pewno znacie kogoś takiego, już wiedzielibyście kogo wytypować. Zostaje 100 osób i teraz system jest taki, że te 100 osób zostaje. I głosować na to, kto powinien zmniejszyć ilość, mają tylko ci, którzy odpadli wcześniej. Dalej są to wujkowie Marianowie, są to wasi przyjaciele zmęczeni już imprezą i tak. I oni wszyscy z tych 100 wybierają 10, ci co odpadli, ta stówka z tych 10 wybiera kolejnych, odpadnięci głosują, więc jakby dzieje się to wszystko we własnym sosie absolutnych multitalentów. I wybieramy jedną osobę. I wyobraźcie sobie, że zamiast, ja widziałem w ogóle tę Eurowizję i tam, komu to potrzebne? Wujek Marian, przebrany za motyla, nie? Wielki bęben, w ogóle taki polski, wiadomo, wielkie skrzydła, biu, bęczki, nie? I on tam śpiewa, dmuchawce, latawce, więc czy to się rozniesie? No opór, przecież to jest produkt taki prawdziwy polski, to jest nasz wujek Wiesiek, nasz wujek Stefan, człowiek, na którego chce się głosować i ci ludzie jakby zobaczyli, że naturszczyk z taką miłością, no bo przecież nie zabieramy tym ludziom tego, że oni chcą śpiewać. Broń Boże, może nie umieją, ale chcą. Więc on taki zajarany w tym stroju motyla, w tych pantalonach takich naciągniętych, wiecie, i tam dmuchawce, latawce, no przecież to jest, zdobędzie świat. Po co my się pchamy, po co my się tak staramy? Trzeba po prostu zrobić inicjatywę oddolną. Mamy skoki narciarskie, mamy Robka Lewandowskiego w Barcelonie. Zróbmy sobie z tej Eurowizji prawdziwe, takie rodzime wybory nas, Polaków. Ja nie mówię tego, żeby było śmiesznie. Ja mówię po to, żeby to było kozackie, żebyśmy dzisiaj nie musieli rozmawiać o tym, że odpadliśmy znowu z Eurowizji. No, trzymam kciuki. Pomyślcie o swoich wujkach, pomyślcie o ludziach, którzy lubią śpiewać. Pozdrówcie ich dzisiaj, zadzwońcie do nich, niech to robią cały czas, bo przecież najpiękniejsza to jest zajawka. Najpiękniejsza jest zajawka i hobby, bo każdy z nas ma jakieś hobby. Mniejsze, większe, dla jednego jest to dłubanie w nosie, dla drugiego, nie wiem, szeroko pojęte wędkarstwo rzeczne, ale jest. I w ogóle teraz w Niemczech, to też się wydarzyło w tym tygodniu, doszło do donerflacji. Po prostu drożeją kebaby. Im tam kebaby drożeją, a jak wiecie, w Niemczech dosyć popularne są kebaby. Dosyć to taki żarcik. I cały czas rosną ceny. Podobno nawet kanclerz Niemiec musiał się z tego tłumaczyć, że tam jest coraz drożej, coraz drożej, coraz drożej. Do tego stopnia doszło, że lewica zaproponowała, uważajcie słowo klucz, tu rolnicy mają dotacje na kebaby. Naprawdę wymyślono, że dotacja na kebaby powinna być, bo one są za drogie. Znaczy, wiadomo, że to najlepiej się śmiać z naszych sąsiadów, nie? No ale hello. Dlatego pomyślałem, że dotacja to jest w ogóle dobry pomysł i rządowo. Skoro mamy zmianę rządu, świeżo co, możemy zaproponować, cały czas polecam odcinek Nie wierzcie rudemu pod Grunwaldem, stanąć pod Grunwaldem i zażądać dopłaty, dofinansowania do hobby. No bo jeżeli ktoś je kebaby cały czas, nie, one są za drogie, no to jest to pewnego rodzaju hobby. Tak uważam. Każdy z nas, jeżeli mówią o dotacjach, oczywiście nie niemieckie dotacje, tylko nasze polskie, wiadomo, rodzime, każdy powinien mieć dotacje, bo rolnicy mają na różne rzeczy, na hobby, którym się zajmujemy. Wyobraźcie sobie, że znam człowieka, który na przykład uwielbia ucznictwo, jest nawet w klubie uczników, nie?
nie? I on na przykład chciałby, może nie chciałby, ale mógłby mieć sportowy łuk za bimbaliony pieniędzy. Czemu mu go nie kupić? Każdy z nas, no i będzie nawet raz w życiu, powinien dostać talon, wiadomo, że nie na balon, talon na swoje hobby. Wędkarz, super wędka, bardzo proszę. Ludzie, którzy tam na motocyklach, piękny kask, bardzo proszę. Ludzie, którzy zbierają znaczki, bardzo proszę. Ludzie, którzy śpiewają, niech mają jakiegoś tam tablet z nutami, cokolwiek. Ktoś, kto ma skrzypce, to drogo, to może dostanie kalafonię za darmo. Czemu my nie dofinansowujemy hobby, nie? Zamiast pakować donaty w patologię na YouTubie, możemy spokojnie zbudować jakiś program. Ja bym się nawet dorzucił, ja nie mam z tym problemu. Podatki są fajne, jeżeli możemy się na coś zrzucić fajnego. Wyobraźcie sobie, że też by wam było łatwiej zrzucać się na to, żeby ktoś mógł rozwijać swoje pasje. Wy też, wasi znajomi, bo to dotyczy nas wszystkich. Wyciągnęją podatki, że my się zrzucamy i sobie możemy rozdać. Tylko rząd nie do końca to kuma i tam dużo pieniędzy się przepiera po znajomych. Nie ma w co wnikać. Ale wydaje mi się, że gdyby każdy z jakąś piękną zajawką, nawet jeżeli to jest modelowanie świec, mógłby dostać trochę hajsu na rozwijanie tego, to byśmy zamiast zastanawiać się nad sławetnym polskim co u sąsiada, mogli robić to, co uwielbiamy, a zajawki i hobby rozwija na maksa. Więc ja oficjalnie, zamiast do kebabu w Niemczech, dajmy dofinansowanie na jakieś kozackie hobby. Trzymam kciuki i pielęgnujcie swoje zajawki, bo to jest ultra kozackie. Zajawka to w ogóle piękna rzecz i w tym tygodniu nie chciałbym pozdrawiać pana ze Strzyżowic. Wyobraźcie sobie, że przez Strzyżowice przejeżdża trasa S, czyli nearly autostrada. U nas jest dużo S, mniej autostrad, a w zasadzie są one 4, chociaż nie pamiętam, czy jest, gdzie jest A3, ale A4 to wiem, że jest. I pan w Strzyżowicach, wyobraźcie sobie, latał w tym tygodniu, to jest spektakularny hit, jechał po raz kolejny, bo to się jeszcze ludziom zdarza, rowerem po trasie ekspresowej. Chciałem to jakoś skomentować, bo jakby jakoś wypadałoby. Na szczęście go złapano i nic się nie stało, nie? Ale to oczywiście jest zakaz, gdyby ktoś pytał. Zakaz moralny jest taki, że no kto się pcha rowerem na SK, nie? No ale dobra. Chciałem to jakoś skomentować. Szukałem jakichś wielu tam statystyk rowerowych i powiem wam szczerze, że jedynym wnioskiem z sytuacji jeżdżenia rowerem na drodze ekspresowej jest to, że nie bądźmy tymi, którzy doprowadzą do kolejnej produkcji serialu Autostrada do nieba. W tym tygodniu również doszło do kolejnego wyroku sądu, który zmienia trochę prawo oszustw w sklepach. A konkretnie, tam prawnie to jest tak skomplikowane, że wprowadzono kasy samoobsługowe, a w Polsce oszustwo i prawo, które to reguluje, dotyczy oszukiwania ludzi, więc tam był taki problem, że jest oszustwo, przestępstwo, śliski temat, no bo to jest maszyna i w zasadzie oszukiwanie maszyn, bla, 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 bla. Zmienia się to. I w tym tygodniu kolejny wyrok sądu się pojawił, to jest chyba znaczące i moim zdaniem bardzo dobre, bo oszukiwanie, kradzież, to są bardzo złe rzeczy. Tu nie powinno być na to w ogóle miejsca, nie powinniśmy na to przyzwalać po ludzku, a ludzie naprawdę potrafią oszukiwać. I oszukiwanie autonomicznych, nie wiem, czy to nie jest komplement dla kas fiskalnych, więc jak oglądają, słuchajcie, autonomiczne kasy fiskalne, naprawdę. Oszukiwanie autonomicznych idzie skalowo w Polsce bardzo szeroko. Mało się o tym mówi, ale jest wiele wyroków i są spory, ci ludzie nie są karani, bo kradną. Zresztą pamiętajmy, że żyjemy w Polsce. I na przykład był facet, który kupił mikser za 499 zł i skasował go jako cebulę. Była kobieta, która kupowała odplamiacze do tkanin i kasowała je jako marchewkę. Jest nawet facet jeszcze jeden, nie będę wam mówił miejscowości, bo jeszcze ktoś obejrzy albo wasza rodzina, który kupował klocki Lego i kasował jako wszystko, co było w promocji. Za każdym razem w ogóle super inteligentny złodziej. Raz bułki, raz pomarańcze w ogóle. I my wszyscy jakby musimy to znosić, bo to później odbija się na cenach, jak wiecie, i mówi się o tym. Następuje wielka zmiana. Wielka zmiana ma dotyczyć tego, że tym razem będzie to naprawdę oszukiwanie jak człowieka. Ma to ukrócić kradzież, tym bardziej, że jest inflacja, więc w ogóle te kradzieże są nie od 500, 800. Druga historia. Złodzieje, nie warto tego robić. Nie wpadajcie na takie pomysły, bo naprawdę można pójść siedzieć na lata. Co więcej, żartobliwie ci, którzy wiedzą, czyli kto ma wiedzieć, ten wie, nie wolno kraść, bo można zjechać na wagę. To był taki żart z tym zjechać na wagę, jak nie wiecie, to musicie zgooglać, bo to jest taki ten. Polecam. I na koniec rzecz, która naprawdę robi wrażenie. W sensie naprawdę robi wrażenie. Wyobraźcie sobie, że są rzeczy, które powodują, że musimy być cierpliwi. To jest w ogóle trochę przestarzały termin, bo kiedy jest internet, to my już nie czekamy. Niektórzy z was, którzy mają więcej lat niż mnie, i pewnie pamiętają, że kiedyś na to, żeby się wczytała strona internetowa, trzeba było czekać. Na to, żeby przyszedł mail, trzeba było czekać. Dziś jak nam się nie otwiera od razu, jak klikniemy, to jesteśmy wzburzeni. W ogóle świat się przyzwyczaił do tego, że czekać nie warto. I nie chcemy czekać, nie lubimy czekać, bo wszystko ma być od razu. Nawet jak przyjdzie nam czekać tak fizycznie, to i tak wyciągniemy telefon, żeby coś klikać, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do czekania. To straszne, bo jak wiadomo, babcia bywa powiedziała, że czekanie to w ogóle kreuje duszę, szkoli tam i tak dalej, i tak dalej.
Sęk w tym, że niewiele już rzeczy robimy długodystansowo. Tak naprawdę długodystansowo, bo chcemy coś od razu. Zwróćcie uwagę, że jak chcecie mieć, nie wiem, fajną sylwetkę, jak chcecie się czegoś nauczyć, już nawet nikt nie kupuje książek, tylko dobra, szybko, poradnik na YouTubie, nie wiem, szybko, 15 sekund, dobra, na przewijanym, przyspieszamy, żeby szybko mówić, i tam chemia gospodarcza, Wszystko robimy od razu na szybko. A są rzeczy, i to naprawdę budzi mój pełen szacun, które się dzieją powoli. Planeta na przykład nasza umiera powoli, bo cały czas ją niszczymy, więc wszyscy udajemy, no jak niszczymy, przecież wszystko jest, temperatury się ten. Ale rzeczy dzieją się powoli. I teraz na chwilę przejdziemy do Australii, a konkretnie do Uniwersytetu w Queensland, gdzie rozpoczęto wielki eksperyment. Ja ściągałem na chemii, więc wam nie opowiem, ale na pewno znajdziecie to w internecie. Istnieje coś takiego jak smoła węglowa i to jest zwykły kamień. Kamień nazywa się smołą. 97 lat temu, to nie jest żart, 97 lat temu pewien naukowiec rozpoczął eksperyment, w którym chciał udowodnić, że ta smoła węglowa tak naprawdę jest cieczą, czyli w zasadzie, że kamień jest czymś, co pływa. I wsadził to do próbówki. I wyobraźcie sobie, że jak rozpoczął eksperyment, już dawno nie żyje i jego następca też nie żyje i w zasadzie to już tam siódme pokolenie obsługuje ten eksperyment, ale rozpoczęto eksperyment w 1927 roku i pierwsza kropla z tej smoły węglowej spadła po 11 latach. I średnio co 11 lat spada jedna kropla. W 2014 roku, bo proces przyspieszono, wsadzono to w klimatyzację i po 87 latach jest 9 kropli. 9. I ludzie cały czas to obserwują. W ogóle ten eksperyment dzieje się na żywo. Możecie to oglądać w internecie, ale facet chciał udowodnić, że to się da. I wyobraźcie sobie, że czasami na pewne rzeczy trzeba czekać 100 lat. Tu już mamy śmieszny żart. 100 lat, 100 lat, 100 lat. I od prawie 100 lat dzieje się to, czego oczekiwano. I to naprawdę, opowiadam wam o tym, bo zszokowało mnie, że można mieć tak ogromne poświęcenie, żeby coś wymyślić, żeby ludzie to kontynuowali, żeby trwało to 100 lat. Oczywiście sprawa tego, że to jest ciecz, jest już udowodnione, bo jakby krople kapią, kropią. Cokolwiek, ale budzi naprawdę mój szacunek to, że można się tak temu oddać. Najgorsze jest to, że chyba żaden z nas, żadna z was, już nie robią takich rzeczy. Że my tracimy jakiś taki zapał do tego, żeby robić rzeczy wielkie, no bo to jest wielkie odkrycie, jeżeli coś zajmuje więcej niż 5 minut. Pomyślcie o tym. Zresztą gratuluję tym, którzy dotarli do końca tego odcinka, no bo właśnie to jest mniej więcej o słomianym zapale. A co do całego eksperymentu, który zaczęto 97 lat temu i miało kapać i wykapało 9 kropli, to wyobraźcie sobie, bo na pewno to było, jak te prawie 100 lat temu ten profesor wsadził kamień do szklanki i powiedział sławetne słowo: spokojnie, zaraz się rozkręci.